Siemanczkowskim z tej strony Tanas, a to kolejny odcinek z Bolusiowa V7.1. W dzisiejszym odcinku, jak widać, akcja kukurydza na ziarko. Będziemy zasiadać, będziemy pojrzeć takim właśnie oto New Hollandem. Jeszcze nie wziąłem tych. Takim New Hollandem sobie będziemy pojeździć, na razie muszę opuścić, o. Takim New Hollandem to siódemeczką z szczepą DB10 Professional Line Metal Tech. Ona przyczepka, tur w ogóle nie wiem, co tu stoi. Będziemy kosić New Hollandem TC5070. No i co, myślę, że bez dłuższego przyciągania siadamy i jedziemy. Tylko sobie, czekajcie, na klawiaturze znajdę. No i gitara się ma. I jedziemy. Myślę, że przystawka będzie ok. Do tego kombajniku. Ogólnie to pozdro czas. No niestety, ale muszę sobie przestawić. Nie wiem czemu, ale włączyło mi się razy 120 i nie wiem skąd nawet. Ale już jest ok, zmieniliśmy sobie po nabiciu. Tak, ale czekajcie, chyba że jeszcze zrobimy. Tak, zrobimy i już powinno być ok. No i jedziemy z tym koksem. Ogólnie wymieniliśmy Bizona, takiego oto New Hollanda. Myślę, że warto było. Bizon Rekord też zadbany był, poszedł w dobrej cenie. Dopłaty przyszły, pieniądze za zboże też. Więc stwierdziłem, że kupię sobie oto takiego New Hollanda. A tamtego New Hollanda, czyli traktor ciągnik, no i to samo. Wziąłem sobie na raty. Już pół mam spłacone, bo tam jak wziąłem to za to wszystko, to tam trochę wyszło z tego zboża i tak dalej, czy za Bizona. I za te stare przyczepki też. Będę sprzedawał je. To też tam trochę pieniędzy wleci. I jakoś damy radę, spłacimy wszystkie maszynki. I będzie ok. Okidoki. Dobra, tu wszystko skoszone już. Tu można pojechać. O, no i gitara się ma. Ładnie kosimy tutaj. Trochę za wolno. Myślę, że tak jak teraz będzie wszystko ok. Ogólnie skarpetka na mikrofonie, nie wiem czy będzie to widać, oby nie. Więc powinno jej dobrze słychać. Nie wiem ile puls kosimy, albo jedno może to, albo jeszcze tamto, jeszcze jedno mam pole, ale zobaczymy. Ogólnie nagrywam to wieczorem, co żebyście mieli jakiś odcinek na jutro. Tutaj nie dociąłem sobie oczywiście. Co żebyście mieli jakiś odcinek na jutro. Czyli na czwartek. Żeby nie było przestoju na kanale. Matko Bosko, co to? Okidoki, jedziemy. No i tak to jest, ludziska. Szkoła, praktyki. I jakoś ten czas leci pomału do przodu. Odcinek z Borusiowa i właśnie zastanawiam się, co zrobić tą serią z trzynastki. Czy nagrywać ją jeszcze, czy już nie? Myślę, że jeszcze... Myślę, że jeszcze ze dwa odcinki mógł sam nagrać. Zresztą nie zbieram, albo zresztą nie wiem, zresztą.
Zresztą, nie wiem, zresztą. Nie wiem właśnie co zrobić, ale chyba już nie. Nie będę nagrywał z trzynastki. Nie wiem czemu. Jakoś na razie doszła mi wena, żeby nagrywać z trzynastki, nie wiem czemu. No ale. Zrobiłem tam też żniwo ostatni odcinek i tak. I tak zostało. I tak to jest. Bolusia Offroad 2, nie wiem kiedy się pojawi. Czy będzie nagrać z chłopakami. Ale wiadomo jak to jest. Słabo te kury też sypie coś. Za małą dawkę nawozu pewnie dałem. No ale. Lepsze to niż w ogóle nie ukosić nic. Miałem w ogóle dwie przyczepy sobie wziąć. Ale stwierdziłem, że dużo nie ukoszę tego raczej. No i tak zostało, że bierzemy sobie jedną. Bierzemy sobie jedną szczepkę. No i tak to jest. Teraz praktyki. Łe. Mliko. O, mleczko. Pomoże na wszystko. Ogólnie. We wtorki i w piątki mam teraz praktyki. Dwa dni. Można powiedzieć, że z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Wiadomo, nie chcę się robić, nie? Ale zawsze może większe pieniądze będą na praktykach. Co myślę, że się zmieszczę. Może zawsze większe pieniądze na praktykach będą. Za ten jeden dzień więcej. W piątek jeszcze pójdzie. U mnie odcinek się dostaje jeszcze w czwartek, tak jak mówiłem. Ile minutowy, jeszcze nie wiem ile minutowy będzie odcinek, ale myślę, że tak zda 20 minut na spokojnie. Skosimy to pole akurat, mi się zdaje. Tak na spokojnie powinniśmy skosić. Nie wiem. Coś mi na głościu zsiadło, nie wiem co jest, ale dogramy to do końca, normalnie. Coś późno, prawie 24 jest. Łe. Przed 24 jeszcze muszę sobie głowę umyć. Chciałem właśnie nagrać przed tym, żeby ustawić sobie renderowania i się wykąpać. Przyjść i mieć wyrenderowane już, nie? To nawet już trochę więcej mi zrenderowane. Bo tak to wiadomo jak jest. No co, jest ten header oryginalny, ale on coś nie bierze takich oryginalnych. Ale ważne, że da się kosić. W następnym odcinku ogólnie nie wiem co zrobić. No co, przejechałem przy tym. W następnym odcinku możliwe, że zrobimy sobie orkę. Orkę tutaj po tym, po tej kukurydzy całej. Powinno się chyba zgruberować, ale już nie będę gruberował. Orkę sobie zrobię. Co zrobisz? Dobra. Orkę sobie śmignę. Moim nowym New Holandem. I powinno być oki doki elamoki. Dobra. No jak to nie może być skoszone? Masakra. Ale dobrze jest. Mam nadzieję, że będziemy dobrze słychać grę też. Jakoś tam to ustawiłem. I powinno być oki i dołki. Dymy niezłe. Ogólnie to jest New Holland Arka. Przerobił go. No dosyć spoko, mi się tam podoba.
taki tutaj na Bolusiowo w sam raz. Taki Holandzik, panienko. I robota idzie. Nie ma lipy na 100%. I tak to się żyje w tym polskim państwie. W szkoły się chodzi tam. Najgorszy mam poniedziałek, aby tam. W poniedziałek mam chyba no 8 lekcji. W środę mam 3 godziny. Czwartek 6, czyli mam 4-5, ale wychodzę po 6, bo mam jedno okienko. A w niedzielę, w piątek to wiadomo, na praktyki, nie? I we wtorek to samo, na praktyki. Czyli mam tak, chodzę w poniedziałek, środa, czwartek do szkoły, a we wtorek i w piątek na praktyki. Dobrze jest. Dobrze jest. Wszystko pod kontrolą. Tutaj się mijak zrobił jak zwykle. No znowu. Serio. Ach, te przystawki do tej kuku idzy. Masakra. Trzeba będzie wyjaśnić tą kukurydzę tu. Co będzie ją tutaj jeszcze? O. Ok. Dobra. Wszystko chodzi. Gitara się ma. No nie wierzę. To niezbyt dymy. No co? To jest jakieś sfakane. Nie wierzę w tą kukurydzę już. Ogólnie ludzie już nie za niecały miesiąc premiera Farminga 17. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Łe. I teraz jeszcze czekamy na inne gry, które mogą okazać się konkurencją dla Farminga. Nic. Nic nie jest. Potwierdza. Nie wiem, jak to ująć, że wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć. Myślę, że dobra, to jedziemy na to drugie pole. Nie będę przyjeżdżał tutaj New Hollandem, tylko już pojadę na tamto. Na tamto pole i będzie gitara. Nie wiem, może złożyć ten header, czy nie? Nie tak. Może go złożę. Przydałoby się. Bo tu już bym na pewno nie wyjechał. Żeby płot nie przewadzić, dobra. Tutaj halina ubrania wietrzy. Łe. Dopiero po praniu były ubranka. No i tak to się prezentuje. Ilu on tam tych zbiorniczków ma. Ale jest dosyć spoko. Kombajn. Kosi. Czego chcesz więcej? Ogólnie ludzie blisko mojej szkoły, taki fajny Chevroletik. Coś takiego fajnego Chevroletika ma. Kozak normalnie, kozak taki, że z butów wyrywasz. Chevrolet Camaro. O. Czerwoniutki, kurna. Takim to bym pojeździł. Nie mówię, że nie. No ale trzeba mieć pieniądze. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
Ale spokojnie, jak na wojnie. Jestem ciekawy, jaki ja będę miał pierwszy samochód. Jestem ciekawy. Jestem ciekawy. Pewnie byście zapytali, jak tam w szkole. W szkole wszystko jak najbardziej super. Spoko, klasa już się rozwinęło, wszystko. Nie było utopieniu Holanda. Okidoki. Wsteczny. Dobra. No i kosimy to pole normalnie. Kukurydzę na ziarko. Zaraz podjedziemy New Hollandem. Do 100% będzie. Nawet zaraz polecimy po New Hollanda. Przyjedziemy nim tutaj. 93. Dojedziemy do końca i sam raz powinno być. 100% to nie wiem, czy będzie, ale na pewno nie będzie. Okidoki, cofniemy się jeszcze. Dobra. To zapindzielamy po naszego New Hollanda. Łe. Na skrótach podskok. Jedzie dobrze, ja chciałbym panem pojeździć. Przypnie mi bo zimno trochę. Ale już tak bym się otworzył. O, widziałeś. Myślę, że fajna przyczepa. O kurna dziot. To żebym zjechał nieźle. Się dziwię, co tu ja tu kierownicy nie opuścił. Ale mi się podoba ten niechodem, patrzcie jego laczki ogólnie, nie? Tak się zwijają fajnie. A patrzcie, to robię hamulcem. Aż go zgina w przód. To jest takie fajne, realistyczne, nie? Że przód się wgina w dół. Siedzi tam. Siedzi pod to jabłonko. Zobaczymy, jak to dopierdzielimy hamulcami, nie? I uwaga. Ale fajnie ugniotło. Nie, no ale fajne zestawy teraz mam. Nie powiem, że nie. Kukurydza się już sypie. No. Dobry kombajn, dobry, dobry. No i gitara się ma fajnie, sypie. Polecam. Daj łapkę w górę. Dobra, wysypał. Ołki dołki. Myślę, że przejdziemy sobie jeszcze raz. Będziemy kończyć odcinek. Chyba mamy gdzieś tak za 20 minut. Odcinka już. Chcę to jeszcze wyrenderować i wrzucić. Żebyście mieli na czwartek jakiś odcinek. A taki single zawsze pomaga. Nikt nie ma co nagrać. O. Docięte wreszcie. Niezbyt dymy tutaj. Siódemko tutaj na pasażera. No i jakoś się jeździ. New Holland, powiem wam, że robi robotę. Trzeba więcej brać na... Dobra.
normalnie. Teraz wjeżdżamy tutaj. Przed na taki ten. Chciałem tutaj wjechać sobie. O. Jeszcze do tyłu. Wyknąć tą kierownicą. Marianie. Dziś ogólnie na klawiaturze gram teraz. Ja ogólnie sorry, że taki zmulony odcinek, ale ta godzina nie ma żadnych pytanek i żaden temat się nie nawinął na myśl taki ciekawy. No ale zawsze coś tam pogadaliśmy i tak dalej. No i dajemy radę. Kukurydza na ziarnko. Akcja jak najbardziej udana. Trochę mało sypię. Trochę małą dawkę nawozu dałem. Bo kobitka tam mówiła, że daj mniejszą dawkę nawozu. Bo na kombaj potrzeba i na przyczepę i na tak dalej. To ja mówię, niech tam i będzie. Ale tero żałuję. Bo lepiej mieć większe plony. Dołożyć. I zarobić coś. A tak no to no, co ja z tego zarobię? No mało bardzo. Dużo nie zarobię, no ale... Tak trzeba żyć. No dokusimy ten kawałek i myślę, że łapka się należy za ten odcinek. Co najmniej łapeczka, taka łapeczka, komentarz. Sub to mile widziany. Także... Zapraszam do lajkowania fanpage'a na Facebooku. Link w opisie. Schodzicie na to, tam klikacie pokaż więcej i tam macie link. Tam daję informacje, odcinek jak jest i tak dalej. Tak więc myślę, że warto zlajkować fejsika. No ale co ludzie? Ja myślę, że w tym odcinku na tyle. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Czekajcie następny odcinek z jakiejś innej gierki. Na przykład z GTA 5, czy tam z ATS-a, czy z Need for Speed'a, czy tam czego, kto wie jeszcze z czego. Albo nawet z Farminga. Bardzo możliwe, że z Bolusiowa. No i trzymajcie się, cześć.